Agnieszka Bielecka, także himalaistka i siostra Adama Bieleckiego, który kierował, brał udział w wyprawie ratunkowej, Elizabeth Rewol i Tomasza Mackiewicza, jest z nami. Witam serdecznie, pani Agnieszko. Zapytam wprost, czy taka znakomita akcja naszych himalaistów to prawdziwa reklama polskiego alpinizmu, polskiej sprawności? No, można to spojrzeć na to w ten sposób również, oczywiście. Natomiast w akcji brał Adam Bielecki i Denis Rubko, który w obecnej chwili od bodajże 2015 roku również jest obywatelem Polski. Natomiast przede wszystkim świadczy o ich doskonałym przygotowaniu do tej wyprawy, w której brali udział i z której to wyprawy zostali przetransportowani do akcji ratunkowej. Natomiast nie należy zapominać, że w całej akcji brało dużo więcej osób, bo tutaj oczywiście byli jeszcze uczestnicy bezpośrednio w akcji, czyli Jarosław Botor i Piotrek Tomala, ale była ona koordynowana przez mnóstwo osób z różnych części świata i to warto wiedzieć o tym, że taka akcja wymaga zaangażowania wielu, wielu osób. To trzeba mieć naprawdę chyba niesamowitą sprawność, prawda? Bo ludzie sobie nie zdają sprawy, oglądają jakieś zdjęcia w internecie i mówią, a to tylko góry, prawda? Na czym polega ta trudność? Tak, ja wiem, że to jest trudno powiedzieć o tym w dwóch, trzech zdaniach, ale co jest najtrudniejsze, żeby dotrzeć w odpowiednim czasie do takiej zaginionej osoby? No tak, oczywiście mam świadomość tego, że bardzo często, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku dni w różnych komentarzach potykam się o nieświadomość ludzi i ogólnie komentujących tego, co tam się dzieje, jakie są warunki, czemu się też bardzo trudno dziwić, bo one są na tyle nietypowe, że nie znając sytuacji na dużych wysokościach zimą w Karakorum, ciężko sobie to wyobrazić. Naprawdę przekracza takie możliwości wyobraźni. No, trudnością w tej akcji było przede wszystkim to, że byli daleko, że były trudne warunki pogodowe. Jakby opóźniona została akcja, że to trwało, że była bardzo trudna ściana Kinshofera na dużych wysokościach, bo rozmawiamy o wysokości powyżej 6000 metrów, która wymaga już bardzo dobrego zaklimatyzowania. To jest wszystko związane z mniejszą ilością tlenu, z koniecznością działania w warunkach hipoksji, czyli właśnie ograniczonej dostępności tlenu. No i przede wszystkim trudności tej ściany. Tutaj oczywiście też ogromną, i to myślę też Adam podkreślał w dzisiejszych rozmowach, ogromną wartością w całej tej akcji była sprawność, determinacja i siła Elizabeth Rewol, o której też trzeba wspomnieć, że bez jej bardzo aktywnego udziału to na pewno by się aż tak sprawnie nie potoczyło. Bo to, że zeszła tak bardzo nisko i to, że bardzo profesjonalnie współpracowała w tej akcji na ścianie Kinshofera, no to na pewno w bardzo dużym stopniu ułatwiło pracę ratownikom. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Z pewnością można podziwiać sprawność i wytrzymałość naszych himalaistów. Dla Echo24 Łukasz Ciona.